No witam serdecznie, słuchajcie. Na początek drugiej części będziemy je przestrajać, bo już zaszumiało, z tego co wiecie. DML 302, na początek drugiej części chciałbym po prostu poćwiczyć znikanie. Także... Dobra, jeszcze raz. No, a teraz jeszcze trzeba by było umieć się pojawić, nie? Ale to w następnym odcinku. No dobra, słuchajcie, ale tak szczerze powiedziawszy, to będziemy dzisiaj zaraz ją przestrajać. Ja wiem, że jest dużo sposobów, słuchajcie, na tą głowicę. Głowicę FI Elvro naszej polskiej produkcji. Są to głowiczki. Słuchajcie, jest bardzo dużo pomysłów i bardzo dużo, że tak powiem, wytłumaczeń, jakie kondensatory wymieniać, co robić, jak na jakich sprzętach przestrajać. Słuchajcie, za czasów tego radia, to jest 71 rok tej głowicy, no, oscyloskop mieliśmy w Polsce, ale tak szczerze, czy wobulator pewnie też by może się znalazł, ale to tylko wyłącznie w firmie Elvro. A nikt nawet nie myślał w tamtych czasach o przestrajaniu tej głowicy, ale jakoś trzeba było ją zestroić na ten UKF, który był kiedyś, nie? Czyli 65, tak? Do 74 bodajże. Wiem, że jest dużo sposobów. Bym zademonstrował kilka sposobów, które są na internecie. Ale mam prostszy sposób na tą głowicę, słuchajcie. Troszeczkę będzie rozbierania, trochę będzie... lutownica będzie potrzebna, śrubokręt płaski. Jakiś izolowany śrubokręt, żeby potem nas nie siekło, nie? Jak będziemy ją stroić. A zresztą zobaczcie sobie sami.
Dobra, słuchajcie, króciutki był filmik, co zrobiłem, to sami widzieliście. Będziemy coś tutaj działać, no. Dobra, teraz tak, kawałek antenki. Tu ja wiem, że to z 300 ohmów potrzeba, tutaj symetryzator. O, nawet mam taki samoróbkę, to trzeba by było pewnie go tu jakoś zaadoptować. Ciekawe, czy to będzie łącznie. Aha, jeszcze przylutujemy tą antenę, nie? Faktycznie, ja to zrobię, że kawałek kabelka tutaj dotknę. O, antenka jest. Kawałek kabelka, najlepiej to by było. Wziąć kawałek z krokodylkiem do anteny. O, tutaj sobie zatnę, o. Może nic tu nie sieknie, nie? No i dobra, zobaczmy, co wyszło. Podłączenie pierwsze. Muszę tu zrobić trochę miejsca, bo wszystkie kabelki plączą. Dobra, włączam. Tam, on włącza, oni włączają, a ja włączam. No to dobra, to co? Głośnik podpięty jest. Jak myślicie, będzie co z tego? Musi! Będziemy zaraz je stroić, słuchajcie. Tak to jest. Najniższa częstotliwość, tak jest najwyższa częstotliwość. U, przestało szumieć. Coś tu szumi. Kurczę, fajnie to odbiera. Dwójka. Czyli jednym słowem tak. Najniższą częstotliwość ustawiamy tu. Musimy sobie drugie radyjko włączyć, żebyśmy widzieli, bo tu nie ma żadnych częstotliwościomierzy, nic nie wiemy, gdzie jesteśmy, nic, skali nie ma. I tak jak mówiłem, izolowany śrubokręt, ale czy ja mam? Muszę, a jak nie mam, to zaraz będę miał. Gdzie jest mój stroik? Mój stroik, teraz tak. I standardowo, ceweczką ustawiamy czułość na max. Ciekawe, gdzie my tu jesteśmy na tej skali, że to odbieramy. No to... no dobra, słuchajcie, na max. Jesteśmy na max. Stroimy górny zakres. Tu na dole są dwa trymery, tu i tu. Stroimy górny tym częstotliwość, że tak powiem, ustawiamy. O kurczę, tutaj trzeba mieć siekierę, a nie śrubokręt. No, zaraz warto z wody. No nie wiem, czy cały zakres mi się uda tu wcisnąć, ale zobaczymy. Widzę. Widzę kłopot. Jeszcze pewnie będziemy musieli wybrać dwa kondensatory.
domu. Razem z Kiki święczuje otwarcie. No i słuchajcie. Tylko tam dziś. Jest pięknie, zagrało, wszystko jest ekstra. Teraz czas na składanie tego wszystkiego. Odnowienie obudowy. Akcja nie łączy się z innymi rabata. Gra, jak widać. Odnowienie obudowy. Pełen zakres nie wszedł oczywiście. Do 104 mi weszło. Od 88 do 104. No i co poza tym? Poza tym skręcamy to wszystko, odnawiamy obudowę, efekt końcowy za momencik, jak się nauczę pojawiać, znaczy nie, no, znikać już umiem, także pojawiać też może coś będzie z pojawianiem się. Dobra, nie będę znikał, bo się więcej nie pojawi i co będzie? Jak widzicie, proste, nie? Przystrojenie. No i dobra, słuchajcie, składamy.
Dobra, słuchajcie, ja pozdrawiam. Fajna muzyczka w radiu leci, ale to już nieważne. Niestety tej muzyczki nie mogę puścić. Ale gra. Chyba, że tak, w ten sposób, nie? Cały YouTube, czyli nasz. Dobra, słuchajcie, radyjko skończone. Wszystko pięknie gra. Przetrę jeszcze je na koniec. Dobra. A więc tak, słuchajcie. Jeszcze na koniec. Jeszcze raz znikniemy. Nie, jeszcze nie. Nie wyszło. 3, 4.